2 września w polskich szkołach rozpoczyna się nowy rok szkolny. W związku z przygotowaniami do jego inauguracji odbyło się spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat kołobrzeski. Narada zwołana przez starostę była okazją do omówienia najważniejszych spraw związanych ze szkolnictwem oraz dyskusji na temat zmian w prawie oświatowym. Każdy wypowiedział się na temat przygotowania. Również podsumowaliśmy w jakim stopniu rekrutację do szkół. Trwa ona jeszcze, nabór jeszcze trwa w zespole szkół na ulicy Piastowskiej, bo tam zawsze do końca sierpnia trwał ten nabór. Również taka dobra informacja, ale ja dopiero jak będę miał na biurku podsumowanie po wszystkich poprawkach, wyniki matur i chcę powiedzieć, to będzie pewnie odrębny komunikat. Wiemy już na pewno, że powiat kołobrzeski wypadł bardzo dobrze na tle nawet województwa naszego zachodniopomorskiego, znacznie powyżej średniej. Będziemy mieli się czym pochwalić. W szkołach przeprowadzono także szereg prac remontowych. Malowania, wymiany podłogi, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Na biegu są 2 remonty większe, czyli aula w Zespole Szkół imienia Mikołaja Kopernika, aula w Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza, ale to są inwestycje w Koperniku przewidziane na 400 dni. No w Sienkiewiczu prawdopodobnie pod koniec września, października zostanie to już zakończone. Dyrektorzy szkół przedstawili także informacje dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli i nauczycieli specjalistów. Pojedyncze poszukiwania nauczycieli trwają i myślę, że zakończą się powodzeniem. Dyrektorzy rozwiązują te problemy. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku utworzyliśmy 36 oddziałów, czyli tak potocznie mówiąc klas, w tym roku 21, a więc spadek jest znaczący. No, wynika to zarówno z demografii, jak i z tego, że w ubiegłym roku i 2 lata temu było tak zwane 1,5 rocznika. Teraz już jest normalny nabór przy niższej demografii i te niższe wskaźniki jeszcze utrzymają się w najbliższym czasie. Natomiast to oczywiście oznacza, że tych godzin lekcyjnych jest mniej. Nauczyciele będą mieli pewnie mniej godzin ponadwymiarowych. A oczywiście wszyscy arkusze organizacyjne będziemy zatwierdzali do końca sierpnia i wszystko będzie się startowało 2 września o różnych godzinach w różnych szkołach. Uroczyście rozpoczniemy ten nowy rok szkolny 2024-2025.